Dobry, proszę Państwa. 50 osób jest niecałe. My stajemy naprzeciw nim. Narodowa antypsychiatria. Udało się nam zwyciężyć w sprawie Kasi Strużyk. Te kobiety, te aborcjonistki nie były za Kasią Strużyk. I oni nie są. I te osoby nie można ich nazwać, że są prokobiece, tylko antykobiece. Nie są profeministyczne, tylko antyfeminizm. Ten. Dają. To wszystko, te zmniejszenia pokazują, jakie społeczeństwo ma gdzieś. Wszyscy się z nich śmieją i nabijają. Jakieś LGBT, które aborcjonistki, inni, którzy strajk kobiet poparli wszyscy psychiatrzy. I to psychiatria jest najgorszą tego przykładem. Oni przegrali już wszystko. Od A do Z. Wszyscy się z nich się naśmiewają. My stajemy naprzeciw nich. Jak było to w piosence? Degeneratów pochód się zbliża. Normalnym ludziom to zaczyna ubliżać. Czyli psychiatrzy nie są normalnymi ludźmi. Psychiatria nie jest niczym normalna. Oni nie bronili Kasi Strużyk. My to pamiętamy i my ich za to nie będziemy popierać. To psychiatrzy popierają aborcję. To przez psychiatrię i aborcję jest wojna na Ukrainie, w Donbasie i w innych. Czy to była masakra w Donbasie czy na Ukrainie? Będziemy pamiętać ofiary UPA, ofiary Katynia, ofiary Auschwitz, którzy zginęli, nigdy właśnie nie powiedzieli o Kasi Strużyk. Niestety żadna z nich nie zdążyła. Nikt nie powiedział. Być na dzisiejszym proteście. Przegrali. Nie zdążyły, bo wciąż są w lesie, niosąc pomoc humanitarną osobom. Jakim lesie? Jakim azylu? Na polsko-białoruskiej wciąż są ludzie. Mężczyźni, Białoruś, dzieci. Tak jak mówię, oni są skrycowani przez służby białoruskie. Nie jesteśmy ani za, ani przeciw Łukaszence czy Putinowi. Nie popieramy żadnej wojny, bo nikt normalny nie popiera wojen. A pamiętajcie o tym wszystkim. Stajemy naprzeciw nich. Zmniejszyli się. Babcie same. Te społeczeństwo coraz bardziej się starzeje. Widząc, nie mówią o Kasi Strużyk, która wyszła dzięki nam. W piątek wyszła Kasia Strużyk. Dzięki nam wyszła. To my, jako Narodowa Antypsychiatria, jesteśmy prawdziwymi obrońcami kobiet. A oni nie. Nie mówili. Ten, prowokatorka następna. Na szczęście przegrali. Jest ich coraz mniej. Dzień dobry. Nazywam się Emilia i pomagam w aborcji, jak we współpracy z aborcyjnym Dream Teamem. Właśnie. I zamiast pomagać Kasi Strożek, to zabijają nienarodzone dzieci. Przegrali to wszystko. Więc trzeba zapamiętać o tym, kim oni są. Widać, że jest mało, to odchodzą ludzie. Tak jak ty, Kasia. Ukraina. Pomaganie w aborcji. Właśnie, oni pomagają w psychiatrii i aborcji. To jest smutne. Potem taki Ukrainiec nie może wejść z polskiego psychiatryka. Czy jakikolwiek imigrant. Przegrali. Wszystko, odchodzą nawet tutaj. Przegrali to wszystko. Polacy są coraz bardziej przeciwko nim. Założenie, że nawet jeśli nie rozumiemy... Więc pamiętajcie o tym, kto staje potem po stronie kobiet. Bo one nikt nie powiedziały o Kasi Strużyk. To narodowcy, to KRTV, to nacjonaliści, to my mówiliśmy o Kasi Strużyk. I dzięki nam jest na wolności. A te kobiety to nawet nie wspomniały o niej. To jest właśnie, my musimy walczyć. Dlatego będziemy stać naprzeciw nim.
udało się nam, że ich jest coraz mniej i będzie was coraz mniej. Doczekamy się do 20 albo nawet do zera. Proszę państwa, no to jeszcze dodam, to przecież Trybunał Konstytucyjny bez rządu Kaczyńskiego zakazał aborcji eugenicznej. No nie, przecież PiS mógł zakazać aborcję z powodu gwałtu, z powodu tego, że na przykład kobieta jest chora, mógł. No psychiatrzy też są proaborcyjni, jak powiem na strajki kobiet. No my nie narzekamy na PiS tak do końca, bo PiS dużo zrobił dobrze i źle w mocy psychiatrii, ale nie zakazał aborcji. Nic nie zrobił z paradami równości. Ale są tacy działacze jak Dariusz Matecki, który pozdrawiam mimo wszystko, którzy walczą o życie, działacz PiS-u, Anna Siarczyk. Wiele tam jest dobrych i złych. Migracja, ale przecież zbrodnia. Oni też... Migracja nie zbrodnia. PiS też nic nie zrobił. Migracja nie zbrodnia. Właśnie oni też jakoś w niektórych kwestiach. Ale PiS też dobre rzeczy zrobił. 500+. 500+. Dekomunizacja. Ale Dariusz Matecki, na przykład działa Ania Siarczyk, Rzymkowski i inni. Trzeba też pochwalić tych, którzy coś robią, ale tutaj u nas w środowisku jest różnie. Każdy może popierać lub nie popierać. Jestem częścią porozumienia feministycznego 8 marca. Pisowcy też tam przychodzą. Jestem też Polką, Wietnamką, ale Azjatką. Ale też trzeba prawdę. Bo też są dobrzy ludzie w PiS-ie. A oni właśnie promują ten kapitalistyczne rzeczy. Rasizm wobec mniejszości azjatyckiej był dla mnie w wielu obszarach widoczny. Tak szczerze. Nazywam go cichym rasizmem. Ja to dzisiaj nazywam to neonazizmem. Jak daleko sięgają jego skutki. I trzeba zawsze być i to nie równoważyć wszystko. Pamiętajcie, proszę państwa. My jesteśmy za całkowitym zakazem aborcji, za całkowitym zakazem cygielny. A Wojsko Obrony Terytorialnej pomaga w punktach recepcyjnych. Na granicy białoruskiej Wojsko Obrony Terytorialnej mierzy z broni na aktywistów, a Straż Graniczna małe dzieci pakuje na ciężarówki i wywozi na druty. Na tej demonstracji są 6% osób uciekających z Ukrainy to osoby nieukraińskiej narodowości. Nie dla nich jest darmowa komunikacja miejska, nie dla nich ułatwienia pobytowe wprowadzone przez rząd. Nikt tutaj więcej nie przychodzi. Odganiają osoby nieukraińskie z dworców, mówiąc, idźcie do swojej ambasady. Nawet jeśli w Polsce ambasady ich kraju nie ma, albo nie mogą się z nią skontaktować, bo są uchodźcami. Wolontariusze odmawiają nam pomocy, bo tak zostali poinstruowani przez swoich koordynatorów. I innych osób. Nawet podczas festiwalu dobroczynności, który trwa od 3 tygodni, ci ludzie jest coraz ich mniej. To psychiatrzy przepisują aborcję. To są propsychiatryczni. To przestępne. Tak się dzieje. Czy nikt nie mówił na Ukrainie, jak się wykonuje aborcję, jak się pomijało psychiatryka ludzi, czy tak samo na Ukrainie, czy w Rosji tak było. Nie ma na to naszych parady równości, akurat to Ukraina. Nacjonalistów prześladowali, bili, pałowali, gaz połatawiący był. To była po prostu, jak zobaczyli ten film, to była wojna tak naprawdę. To ja się czułem, jakbym zobaczył w Donbasie, czy na Ukrainie. Tak jest, to była wojna istna. Parady pilnował Załęski. Okej, jesteśmy przeciwko każdemu zabijaniu, bo to jest życie. Wojny nic nie zrobią. Wojny nie są dobre. Wojny nic nie wyjaśnią. To przez wojny mamy takie właśnie takie rzeczy, jak aborcja, jak psychiatry, jak morderstwa, zabijania, niewolę, gwałty na kobietach, i tak dalej, i tak dalej.
osoby, nie tylko osoby w lesie, bo to jest oczywiste. To my jesteśmy naprzeciw nim. Cały czas. I dzięki temu kiedyś ich było 500. Cały czas i 200. Mamy teraz jest 50. Zaopiekowania, do dotarcia do, kurczę, do uratowania tak naprawdę. To przez tych ludzi to się tak dzieje. Nie dziwię się, że społeczeństwo się rzuciło z pomocą na granicę ukraińską. To jest zrozumiałe i to jest oczywiste. Ale chciałam powiedzieć, że aborcja powoduje wojny, bo jeżeli matka nie może kogoś zabić, nie tylko, właściwie wzdłuż całej granicy jest mnóstwo osób lokalnych, które już nie mają siły, a i tak to robią. Ja mogę zabić ciebie albo ty mnie. To mnie powstrzyma. Zaniedbują swoje rodziny. Ja nie jestem katolikiem. Jakimś nadludzkim wysiłkiem. Jestem prawosławny. To, że mają dzieci, mają jakieś pracę. Jednocześnie ja uważam, że to te demonstracje to są neonaziści. Na każde zachowanie, na każde dźwięk i idą do tego lasu. I pomagają na wszystkie możliwe sposoby. Że to jest właśnie wyzysk i kapitalizm. To jest socjalizm i narodowy socjalizm. Te osoby, które poznałyśmy, antify, manify, inne rzeczy, strajki, pseudokobiet, inne osoby. Jak się wstydzą te osoby, które były w tym powietrzu, bo wiedzą, że ich jest coraz mniej. Nie pomogli Lewie Gładysz, nie pomogli Kasi Stróżek, a zabijali winne nienarodzone dzieci. Pamiętajmy to jest hipokryzja. A nawet jedno, to jest podlega pod zbrodnię. My nie pytamy nikogo o narodowość nierealny. Może i Kasi przez naturę. O tym bardzo dobrze wiedzą. Oni nie są ekologami. Jest takim miejscem, oni gdzie wszystko powinniśmy o nich nazywają się to globalnym ociepleniem. Jest globalne zanieczyszczenie, a nie ocieplenie. Faktycznie jest zanieczyszczenie, no to zanieczyszczenia są ciepłe. Jeżeli nie staniemy na przeciw nim, to będziemy Francją, Anglią, gdzie dzielnice będą wszystkie muzułmańskie, gdzie będą się modlić, gdzie będą bić kobiety. Pierdolcie się! Mamy prawo tu być, mamy prawo pomagać tym ludziom. I właśnie oni tym przegrywają. I oni tym przegrywają. Jest ich tylko 50 osób. Młodzi nie chcą ich słuchać. Nawet tych imigrantów było ten. Bardzo mało. Ukraiński. Zobaczcie. Przegrali. Przegrali oni to wszystko. Przegrają nadal. Musimy iść za ciosem. Bo zobaczycie, że albo będzie polit już na maksimum, albo będzie nazizm, albo będzie drugi imamat islamski. Przez nich. Proszę Państwa, no widać jeszcze, że manifa już przegrała. Jest już, my trochę będziemy tam, ile tam minut? No, troszeczkę 10 minut. Jak już grupa już jest właśnie niezwarta, jak tutaj widać, że się przestraszyli. No, cały czas przegrali już. Przegrali już wszystko tak naprawdę. Ludzie ich nie chcą. Było ich raptem 10 osób. Przestraszyli się. No, proszę Państwa, wygraliśmy. Przestraszyli się nas. Nie mówili nic o Kasi. Nie mówili nic o Kasi Stróżyk. Tak naprawdę. Nic nie mówili o Ewie Gładysz. I nic nie będą mówić o Iwonie i innych. Przestraszyli się. Smech jest zawsze ten. Już ich tak naprawdę było 10. Zobaczcie, mówili wtedy o migrantach, a o Polakach się nie mogą zająć. Proszę Państwa, to jest śmiechu warte. Tylko imigranci z Białorusi. Przecież Putin daje im te, przecież Łukaszenka daje im te psychotropy i tak dalej. Nie zajmują się Ewą Gładysz. Tomaszem Sapielą, Tomaszem Jaworskim, którzy potrzebują pomocy. A gdzie są ci, gdzie są te osoby? Gdzie są, proszę Państwa, czasami przeszkadzają, ale my zwyciężyliśmy.
Oni uciekli, uciekają cały czas popłochem. Ich jest mało, a nas jest dużo więcej. I kiedyś kontra będzie naprawdę, ich jest mało ludzi. Proszę Państwa, my, jeszcze raz mówimy, my chcemy pokazać, jak oni się nie zajęli Ewą Gładysz, Kasią Stróżyk, bo dla nich to jest mniej znaczne, tylko aborcja, każdy może siebie, więc oni się właśnie nie zajmują i nie zajmowali się Ewą Gładysz, Anią, Kasią Stróżyk, ale dzięki nam została właśnie wypuszczona. My staliśmy naprzeciw nich. My po prostu jesteśmy zwycięzcami i tutaj jeszcze chwilkę pobędziemy, proszę Państwa, żeby pokazać, kim, że my jesteśmy naprzeciw nim i zwyciężymy, zwyciężyliśmy. No, było ich bardzo mało, 50 osób. No, proszę Państwa, zabijam nienarodzone dzieci, są za zabijaniem nienarodzonym dzieci. Zamykają ludzi do psychiatryka, są propsychiatryczni. No, chyba będziemy już musieli kończyć zgromadzenie. No, więc już powoli idziemy. Postoimy sobie trochę jeszcze. Zwarta grupa już uciekła. No, pamiętajmy, że 50 osób było, przestraszyli się nas i my stanęliśmy naprzeciw nim. Pamiętajmy o Tomaszu Sapieli, Kasią Stróżyk i innych, którzy przez te osoby, które są tam, zostali wsadzeni. Każdy psychiatra jest za aborcją, więc oni są propsychiatryczni. I zobaczcie jak oni właśnie przegrali. My, jak już sobie chodzą, przegrali, to my już zaraz też pójdziemy, więc proszę Państwa, do usłyszenia, do zobaczenia.